Hej, hej! Dzisiaj chciałabym podjąć pewien temat, który często pojawia się w wiadomościach, które od Was właśnie dostaję, więc stwierdziłam, że to jest rzeczywiście coś dla Was ważnego, ważna dla Was informacja, a mianowicie pytacie mnie o to, skąd my pozyskujemy meble. Te wszystkie starocio, które właśnie widujecie u nas na filmach. Więc postanowiłam taki film nagrać. Wcześniej już wiedziałam, że jest taka potrzeba. Natomiast dostałam taką wiadomość pod jednym z filmów właśnie na Facebooku, że no okej, fajnie, stare meble, ale w sumie to tak bardziej jak cię nie stać, to się otaczasz takimi starymi meblami. No właśnie nie, ja chciałabym poniekąd rozwiać te wszystkie mity, które wokół też takich właśnie metamorfoz samorobnych gdzieś tam narosły, bo to wcale nie jest tak, że ci ludzie, którzy rzeczywiście lubią stare meble i te meble pozyskują z różnych źródeł. To jest jakiś margines społeczeństwa, który ledwo może wyżyć od 10 do 10. Dobra, jeśli Was temat interesuje, zapraszam Was na film. Trochę go rozwiniemy. Już na samym początku zdążyła mi się zapchać karta, więc być może zgubiłem jakiś wątek. Kochani, jak to jest z tymi starymi meblami? Ja nie mówię tutaj o antykach, nie mówię tutaj nawet o mebelkach sprzed wojny, które antykami jeszcze nie są. Chciałabym się tutaj skupić na takich meblach z epoki PRL-u, których w Polsce jest dużo, a przez zawieruchę taką wojenną, którą nam zaserwowali sąsiedzi z naszej granicy, niestety w Polsce jest na tą chwilę już no, bardzo mało takich mebli, które rzeczywiście są stare, przedwojenne. Większość to są właśnie meble stworzone w czasach PRL-u. Natomiast czy one są gorsze od tych, które są obecnie na rynku? Nowek? No, nie powiedziałabym. Słuchajcie, to są dwie sprawy. Jedna sprawa, pierwsza to może zacznijmy od materiału. Materiał, z których one są zbudowane, jest to płyta stolarska, najczęściej furnirowana lub obłogowana obecnie są to płyty paździerzowe, które są obklejane folią, czasem PCV, czasem jest to taka folia papierowa, która ma taką tylko jakąś powłokę foliową. No to zależy od jakości mebla, natomiast pewnie sami się zorientowaliście, że te meble mają swój specyficzny zapach. I skąd to się bierze? Słuchajcie, to nie jest tak do końca zapach nowości, jak już nam się gdzieś tam utarło w świadomości, że to ten zapach to właśnie jest zapach nowości. Nie, słuchajcie, to jest spowodowane poniekąd z procesem produkcji takich mebli, ponieważ te meble są, te płyty są produkowane z różnych odpadów, pozyskiwanych w różny sposób i one muszą mieć jakąś spoinę, więc ich spoiną są najczęściej kleje. Nie wiem, czy wiecie, kleje utleniają się długi czas, to nie jest tak, że zostaje to całkowicie bez wpływu na nas, na użytkowników takich mebli, ponieważ, jak sami zauważyliście, czujecie ten zapach. Ten zapach świadczy właśnie o życiu tych klejów, tej spoiny, więc on się gdzieś tam ulatnia i wpływa niestety na nasze zdrowie. O tym się nie mówi, natomiast należy o tym pamiętać. Więc to jest jeden taki plus. Drugi to jest właśnie design. Słuchajcie, te stare meble, mimo że polskie, znaczy tamte czasy miały swój specyficzny klimat i rzeczywiście projektanci być może byli ograniczeni w pewien sposób, natomiast słuchajcie, nie ma się co oszukiwać. Nasi projektanci naprawdę wykonywali kawał dobrej roboty. Te meble są bardzo dobrze zaprojektowane. Ja nie mówię tutaj o takim sztormie, jaki mieli na przykład moi rodzice. Mówię o tych takich mebelkach, nie meblościankowe, chociaż czasem te meblościankowe również były fajne. Nie wiem, czy zauważyliście, obecnie rzeczywiście znowu wkraczają one na salony, ludzie i je doceniają, również przez tą lekką formę, które w tamtych czasach te meble rzeczywiście nabierały, bo ludzie po prostu mieszkając w blokach również nie mieli za dużo miejsca, gdzieś trzeba było to pomieścić. I jednocześnie te meble musiały mieć lekką formę, więc te meble są naprawdę bardzo dobrze zaprojektowane, są one bardzo użytkowe. Nie, wydaje mi się nawet,
nie wiem, czy wy się spotkaliście z taką opinią. Ja jak rozmawiamy z ciociami czy wujkami, to rzeczywiście oni zauważają, że oni tych mebli wymieniać nie będą. Do tej pory mają właśnie te stare meble. Nie będą ich wymieniać, ponieważ te współczesne meble nie są tak pakowne jak te stare. Słuchajcie, nie mówię tutaj o szafie IKEA czy o Paxie, ale rzeczywiście te, które są sobie na rynku w różnych sieciówkach, zazwyczaj nie dorównują pakowności tym mebelkom z epoki PRL-u. Więc to było na tyle, jeśli chodzi o plusy, które ja widzę w starych meblach, a które te nowe nie mają, więc w moim odczuciu to wcale nie jest tak, że jeśli ktoś zbiera te stare, te pozostałości z poprzedniej naszej epoki, to wcale nie jest jakiś margines społeczeństwa, który ledwo wiąże koniec z końcem. Nie, ja myślę, że to są ludzie, którzy rzeczywiście doceniają kawał dobrej roboty wykonany przez naszych polskich projektantów i mają świadomość tego, czym różnią się te meble od tych naszych współczesnych. A teraz część druga. Okej. Skąd można pozyskiwać takie meble? Ja sobie zrobiłam taką mini ściągę, ponieważ nie chciałabym o czymś zapomnieć, chociaż pewnie i tak o czymś zapomnę. Ale okej, słuchajcie. Pierwsza rzecz są takie tak zwane ekoporty. Wiem, że... Słuchajcie, mam świadomość. Nie są one we wszystkich miastach, tylko w tych większych, które rzeczywiście próbują jakoś ograniczyć napływ tych wszystkich śmieci. Ekoporty to są takie miejsca, do których możemy przywozić odpadki posegregowane, jeśli je rzeczywiście mamy. I tam są różne miejsca, na przykład zostawiacie opakowanie ze szkłem w jednym miejscu, papier z papierami, ziemię z ziemią, natomiast meble są zazwyczaj osobno. I niektóre ekoporty rzeczywiście mają to zrobione w ten sposób, że wrzucacie to wszystko jak leci, czy to są drzwi, czy to są jakieś pochłamane meble, wszystko jest wrzucane w jeden wór, łącznie z tymi zdrowymi, znaczy z użytecznymi nadal meblami, które mogłyby gdzieś tam służyć. Na przykład moje miasto rodzime, w którym się wychowałam, mówię o Stargardzie. Stargard ma to rozwiązane w ten sposób, że rzeczywiście postarał się wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, nie, znaczy wyszedł naprzeciw oczekiwaniom, powiecie mi co ja chcę powiedzieć, ja się zamotałam. Stargard po prostu pomyślał przyszłościowo i zrobił taki maleńki domek, już wam gdzieś o tym wspominałam, gdzie meble, przedmioty, które nadają się do użytku, są czyste, niezniszczone, a których po prostu właściwie już nie chce, może dać je w ten domeczek i w tym domku one czekają na nowych właścicieli. Czasem są to książki, są to ubrania, jest to porcelana, ceramika, gary, no wszystko, łącznie właśnie z meblami. Więc pierwsze co, warto dać właśnie do ekoportu i zobaczyć, co tam można ciekawego znaleźć. Abstrahując, słuchajcie, my w tym naszym ekoporcie jesteśmy dość często, ponieważ ja bardzo lubię książki. I czasem można znaleźć naprawdę jakieś takie perełki, więc jeżdżę tam dość często. Czasem widzę z książką, z wazonem, z meblem jeszcze chyba nie wyszłam, natomiast wszystko przede mną. Natomiast jeśli chodzi o ekoporty, można tam, znaczy ja się z naszego ekoportu, ale już takiego, że tak powiem, w kontenera na ogólnie pojęte syf, znaczy brud taki właśnie meblopodobny. Z takiego kontenera wziąłem z Przemkiem przedwojenne drzwi dwuskrzydłowe, które również chcemy wykorzystać tutaj u nas w domku. Dobra, temat ekoportu uważam za temat skończony. Druga sprawa to jest dzień wywożenia gabarytów. Kiedyś tego w Polsce nie było. Ja to tak zauważyłam, być może się mylę. Natomiast w naszym rejonie mam wrażenie, że takie wywożenie gabarytów jest bardziej widoczne po tej zmianie ustawy śmietnikowej, która miała miejsce kilka lat temu. Albo być może ja po prostu zaczęłam dorastać i zwracać uwagę na takie rzeczy. Natomiast właśnie zauważyłam, że ludzie wynoszą przeróżne rzeczy. Rzeczywiście część mnie nie interesuje, ale czasem zdarzają się meble. I w momencie, gdy my przeprowadziliśmy się na wieś, przy jednym z takich wywozów zauważyłam, że sąsiad wyniósł dwa fotele, dwa liski. I rzeczywiście te liski zastaliśmy. Były one w kiepskim stanie, ale udało się je odratować. Do tej pory one służą. Więc
Tak, można rzeczywiście właśnie skupić się na takich dniach wyłożenia gabarytów. W każdej gminie powinna być informacja podana, kiedy taki dzień jest, kiedy on następuje. I rzeczywiście przejechać się po swoim rejonie lub w ogóle po rejonie, który Was interesuje i popatrzeć, czy coś tam nie jest wartego uwagi, a ludzie wyrzucają przeróżne rzeczy, nieświadomi często ich wartości. Więc mamy już ekoporty i dni, w których wyłożone są właśnie wielkie gabaryty. Jeśli jesteśmy tak też przy temacie wsi, warto rzeczywiście popytać ludzi, czy nie mają po prostu takich mebli na oddanie. To już jest raczej mało praktykowane, natomiast kiedy ja byłam w liceum i zaczynałam swoją przygodę w ogóle z drewnem, to bardzo często ludzie jeszcze jeździli po wsiach i rzeczywiście pytali te starsze osoby, chociaż może starsze osoby to zbyt tak wąsko powiedziane, po prostu pytano ludzi, czy nie mają jakichś starych mebli, których chcieliby się pozbyć. Często te meble były oddawane za darmo, czasem za jakieś śmieszne grosze. Myślę, że do tej pory to jest praktykowane, znaczy może być praktykowane, z tym, że my się jako społeczeństwo robiliśmy się trochę bardziej wygodni. Zauważyłam, że zaczynamy stronić od ludzi, wolimy nie wchodzić z nimi w takie kontakty. Myślę, że źle warto czasem zapytać właśnie, czy ktoś nie ma jakiegoś czegoś niepotrzebnego, jakiegoś mebelka, który się chętnie przytuli do serca. Okej, skreślam. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na grupy na Facebooku. Facebook w ogóle poza tymi swoimi plusami i znaczy minusami ma też bardzo dużo plusów. Między innymi właśnie grupy, które zrzeszają ludzi o podobnych zainteresowaniach. Nie wiem jak jest w innych częściach Polski, ja tutaj też znowu będę bazować na moim rejonie. Jest taka grupa na Facebooku, uwaga, śmieciarka jedzie. Jest to grupa zrzeszająca ludzi z terenów Szczecina, którzy rzeczywiście przechadzając się przez miasto, w momencie gdy zauważą jakiś ciekawy obiekt, to robią zdjęcie telefonikiem, szybko rzucają na grupę i mówią, że na tej ulicy, przy tym i przy tym bloku jest do wzięcia takie oto cudo i tam się często pojawiają lustra, meble, kwiaty, przeróżne rzeczy. Naprawdę czasem są to też perełki i warto zwrócić uwagę też właśnie na takie grupy. Tam ludzie jakby tak rozumieją się wzajemnie i rzeczywiście bardzo często oferują pomoc, że ktoś komuś coś przechowa. Pojawiają się tam również takie ogłoszenia, że mam do oddania na przykład za darmo, chętnie się tego czegoś pozbędę, może komuś będzie służyło. Więc rzeczywiście to się sprawdza i to jest w ogóle bardzo fajna forma takiej samopomocy. Ja w ogóle jestem tą grupą urzeczona, co jakiś czas ją sprawdzam, z racji tego, że nie mieszkam w Szczecinie. Raczej robię to z takiej ciekawości, żeby zobaczyć, co tam ludzie wyrzucają, a nie z tego, że ja z tego korzystam. Ale rzeczywiście warto zwrócić uwagę, czy w Waszych miastach jest taka inicjatywa, w Poznaniu chyba też jest. Też mi się to gdzieś tam oczy obiło, ktoś coś udostępnił, więc Szczecin na pewno, Poznań, podejrzewam Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk, wszystkie większe miasta w Polsce na pewno również mają takie grupy. Okej, co ja jeszcze mam? OLX i Allegro, czyli różnego rodzaju platformy sprzedażowe. Przy czym na Allegro nie widziałam nigdy fajnych rzeczy, więc wspominam poniekąd z takiego kronikarskiego obowiązku, natomiast ja bym się skupiała na OLX-ie. OLX jest taką platformą bardziej sąsiedzką i z OLX-u rzeczywiście ja również korzystałam w momencie, gdy szukałam z Przemkiem drzwi do naszego domu. Ponieważ marzą nam się stare drzwi, w naszym domu nie było drzwi, znaczy były takie ojejku, takie z lat 90. Nie wiem, paździerzowe, właśnie takie kiepskie gatunkowo drzwi, takie typowo biurowe, całkowicie nie do przyjęcia. I rzeczywiście my na tym OLX-ie znaleźliśmy drzwi do naszego domku, tam kupiliśmy drzwi z kompletem ościeżnic i tak dalej, do wszystkich pomieszczeń za kwotę 600 zł. I tych drzwi było, czy wiecie, ile par? Raz, dwa, trzy. Trzy pary pojedyncze, w tym, a czwarta para to były drzwi duże, podwójne, z których właśnie zrobiliśmy drzwi wejściowe. Więc słuchajcie, przedwojenne cztery pary drzwi w całkiem dobrym stanie, kompletne, z dekoracyjnym obramowaniem, z górkami, kupiliśmy za 600 zł. Oczywiście do renowacji, ale OLX nam to bardzo po prostu ułatwił znalezienie tego, czego my szukaliśmy. Bardzo często pojawiają się tam właśnie meble, natomiast warto
Warto mieć na uwadze to, że ludzie często zawyżają ich wartość, więc moim zdaniem warto w wielu przypadkach negocjować cenę. Ale kolejny punkt to jest właśnie OLX. Okej, i kolejna sprawa. Słuchajcie, to są komisy. Komisy z meblami. I ja bym je tutaj dała razem, razem w takiej kategorii komisy i handlarze, czyli na przykład giełdy różnego rodzaju. Dlaczego? Znaczy, słuchajcie, na nich należy uważać, ponieważ handlarze mają ten dar, że znaczy, no wiadomo, ten pieniądz musi być w obrocie i te meble często u handlarzy są meblami, może nie podróbkami. Jejku, jakby to powiedzieć? Często sprzedają, kopie z lat 80., 70. jako stare meble i wielokrotnie się właśnie na tym złapałam na giełdzie szczecińskiej. Oczywiście są tam perełki i są tam ludzie, którzy są uczciwi i nie zawyżają wartości tych mebli. Natomiast są osoby, które również próbują sprzedać meble właśnie za dużo wyższą cenę. No takie typowe podróbki, jeśli ktoś się nie zna, zobaczy forma, mu się podoba i rzeczywiście taki mebel kupi po zawyżonej cenie. Ale rzeczywiście w tych miejscach należy się wystrzegać, należy się nie handlowić tylko. Ojejku, uciekło mi słówko, ja mam taki problem z tymi uciekającymi słówkami, jeszcze jak jestem zmęczona. Należy negocjować cenę. Tak. Dobra, kochani, myślę, że to było na tyle. To są takie właśnie główne punkty. Słuchajcie, ekoporty, dnie wywożenia gabarytów, pytanie na wsiach, język nie łopata zaprowadzi Was na koniec świata, grupy na Facebookach, OLX, Allegro, komisy i handlarze oraz giełdy. I to by było na tyle. Jeśli macie jakieś swoje sposoby, napiszcie mi w komentarzach na dole. Na pewno wniesie to jakieś nowe światło dla innych osób, pewnie też dla mnie. Dajcie znać, czy takie pogadanki się Wam podobają. Dajcie znać, co Wy wymyślicie, czy rzeczywiście zbieranie starych mebli to jest żerowanie na odpadach, czy też nie. No i to by było na tyle, kochani. Udanego weekendu. Trzymajcie się zdrówko i cieszcie się wiosną, bo jest naprawdę piękna. Dobra, uciekam. Trzymajcie się, pa!